Jak informuje telewizja Polsat, w stadninie Koni w Michałowie prowadzona jest kontrola Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dotyczy ona działalności całej spółki, a nie tylko ostatniej aukcji Pride of Poland. W rozmowie ze stacją rzecznik prasowy KOWR poinformował, że na tej chwilę nie wiadomo jak długo ona potrwa. Przypomnijmy: po fiasku aukcji w Janowie Podlaskim Maciej Grzechnik został odwołany ze stanowiska prezesa stadniny. Pełniącą obowiązki szefa została Monika Słowik.